przyjaciele, prorok, mówił tak. I oglądaliście szczep w górze grodu Dawida, a były liczne. I zbieraliście wody do owej sadzawki. I dokonywaliście oględzin domów w Jeruzalemie. Burzyliście domy, aby umocnić mur. Zrobiliście też zbiornik między dwoma murami na wodę starego stawu. A nie patrzyliście na tego, który go zrobił. I nie widzieliście tego, który go od dawna przygotował. A wszechmocny Pan zastępów nawoływał w owym dniu do płaczu i skargi, do wyrywania włosów i opasania się formy. A zamiast tego to wesele i radość, zabijanie bydła i zaczynanie owiec, spożywanie mięsa i picie wina. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Lecz Pan zastępów objawił mi i to usłyszałem. Zaprawdę, ta wina nie będzie wam przebaczona, aż umrzecie, rzekł wszechmocny Pan zastępów. Czasami jak się czyta takie fragmenty, to człowiek się zastanawia, czy ty do mnie mówisz, Boże. Ale w Chrystusie prorocze przekazy Starego Przymierza nabierają innego wymiaru. Ten fragment mówi o ludziach, którzy mieli problemy, życiowe problemy i postanawiali te problemy pozałatwiać. Rozumiecie, co oni robili? Oni zrobili postanowienie, że załatwimy te problemy. Mur wokół Jerozolimy się walił, więc oni mieli taki pomysł, żeby rozbierać domy i naprawiać mur. Wydawało to się chwalebne, ale prorok stanął i powiedział, to jest błąd. Zamiast wymyślać sposoby naprawiania, powinniście mnie, waszego Boga, w to zaangażować. Powinniście powiedzieć, Boże, z jakiego powodu są te problemy? A wy się ucieszyliście, że znaleźliście sposób na załatanie dziur. Bóg to jest postać kompleksowa. On nigdy nie pokieruje cię do tego, abyś zalepiał dziury swojego życia. On nigdy cię do tego nie pokieruje, żebyś połowicznie załatwiał sprawę. On nigdy cię do tego nie pokieruje. Ale On pokieruje cię do miejsca, w którym zaczniesz zadawać pytania i zaczniesz pytać, Boże, dlaczego takie coś jest? Dlaczego taka rzecz się wydarza? O co tu chodzi, Panie Boże? Przede wszystkim chcę wiedzieć. A kiedy już będę wiedział, to decyduję się na to, aby odwrócić się od mojego błędu. I wtedy, Panie Boże, Ty zalepisz tą dziurę. Ty zalepisz dziurę. Nie będę rozbierał swojego domu, aby zalepić tą dziurę. Ale przyjdę do Ciebie, Panie Boże, zadać Ci pytanie, powiem, dlaczego, o co chodzi? Czemu mam dziurę w murze? Następnie, jak się dowiem, czemu mam dziurę w murze, to podejmę decyzję, a w tej decyzji będzie jasno określone, że muszę zacząć inaczej żyć. A wtedy Ty, Panie Boże, zastępów, zalepisz moją dziurę. Ty to zrobisz. A rozumiecie?
Nie wolno łatać dziur. Trzeba się trzymać tego, który zajmuje się łataniem dziur. Nie wolno się tego bać. Ja angażuję Boga we wszystkie sprawy mojego życia. Wszystkie. W zeszłym tygodniu zaczęliśmy nasz urlop. Przyjechaliśmy w niedzielę wieczorem do miejsca, w którym mieliśmy być przez 2 tygodnie. A z poniedziałku na wtorek obudził mnie straszny ból. Jakby mi setki ton siedziały na klatce piersiowej. Wstałem o 4:00, modliłem się, napisałem informację do kilku wstawienników, żeby się modlili. A około 9:00 przyjechało moje pogotowie. Zrobili mi EKG. Położyli mnie tam. Powiedzieli, że mam prawdopodobieństwo zawału serca. Zawieźli mnie na kardiologię do Bielsko-Białej. Zrobili mi kolejne EKG. I powiedzieli tak. Istnieje prawdopodobieństwo zawału serca. Zaczęli robić wszystkie badania. Pobierać krew. I zrobili mi kolejne badanie. I powiedzieli, to nie jest zawał serca, to jest zapalenie czegoś tam w środku, związanego z sercem. Sierpcia serca. O sierpcia, nie wiem. Po godzinie zrobili mi kolejne badania. Przyszli i powiedzieli, nie rozumiemy tego. Nie ma żadnego zapalenia. Nie ma żadnego zawału. Ale ma pan na pewno powiększoną komorę serca, coś jest nie w porządku. Zrobili mi prześwietlenie. Zostałem na noc w szpitalu. Zrobili mi echo serca. I powiedzieli, że jestem zdrowy. Potem powiedzieli, że mam migotanie przedsionków, a potem powiedzieli, że nie mam. Zapytali, czy pana coś boli. Powiedziałem, już mi nic nie boli. Jestem zdrowy. Ale pan powinien zostać w szpitalu. Ja mówię, nie, bo jestem zdrowy. I wyszedłem na własne żądanie. Poszedłem do restauracji, do bufetu szpitalnego, zjadłem obiad, taki jak trzeba. A potem wezwałem taksówkę i pojechałem zrobić trening na siłownię, prosto spod kardiologii. Wróciłem ze szpitala po treningu z nowym ręcznikiem, z kwiatami dla żony i suszyć dla Sary. O co chodzi? Bóg się nie zmienił. Nie wolno tylko próbować o własnych siłach wychodzić z własnych problemów. A rozumiecie? Nie wolno o własnych siłach próbować wychodzić z własnych problemów. Trzeba wierzyć temu, który zajmuje się wyprowadzaniem nas z problemów, kiedy stajemy w szczerości i w pokorze przed Nim. Trzeba wierzyć w tego Boga. Rozumiecie? Kiedy mnie tam wieźli, leżałem sobie na tym łóżku i widziałem sufit szpitalny, lampy. Widziałem takie rzeczy w telewizji, jak wieźli człowieka na oją. Zdałem sobie sprawę, że nawet jedną emocją
Nie jestem związany z tą ziemią, jestem gotowy na śmierć. Zaprawdę ta wina nie będzie wam przebaczona, aż umrzecie, mówi Bóg. Jeśli człowiek Boży ufa Bogu i nie jest przywiązany do rzeczy ziemskich, nie próbuje własnymi siłami radzić sobie w życiu, jest na tej ziemi jako trup, to święty Boży Duch postawi na nogi każdą dziedzinę jego życia. Bo taka jest obietnica z krzyża. To jest obietnica z krzyża. To się nie zmieniło. Tylko trzeba zachowywać zasady walki. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Panie Boże, ja nie chcę w swoim życiu robić niczego o jakichś zwykłych ludzkich siłach. Ty jesteś moim Bogiem. Jeżeli będę widział problem w swoim życiu, to nie będę próbował go załatać, Panie Boże, po ludzku, ale przyjdę przed Twój tron i powiem: Święty Duchu, ja chcę widzieć, ja chcę się odwrócić od problemu i ja przyjmuję przez wiarę moc, która jest mi dana na krzyżu Golgoty. Tak się dzisiaj módl. Ojcze, wywyższamy Ciebie, Ty, który jesteś wiecznym Bogiem, Ty, którego siła jest ponad wszelką siłą człowieka. Uwielbiamy Ciebie, Ty, który jesteś wieczny, Ty, który jesteś światłem, Ty, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, Ty, który honorujesz wiarę Twoich ludzi. Wywyższamy Ciebie, Szakotoro Laka Bakata Samerase, Akatala Samerenaho. Jezus, powiedz to imię. To imię, które wyzwoliło Cię. To imię, które Cię wyzwoliło. To imię, które postawiło Cię na nogi. Szakotoro Laka. Jezus, 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 Jez
Zbawco świata. Jezus, 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 święty mój Bóg. Jezus, 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 Zbawco świata. Jezus, 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 święty mój Bóg. Uwielbij Go swoim ciałem. Uwielbij Boga swoim ciałem. Możemy od samego początku prawidłowo rozpocząć. Prawidłowo. Odpowiednio nakierowanie. Odpowiednio nakierowanie. Odpowiednio nakierowanie.
Thank you.
tak. Trzymaj się niewzruszenie nadziei, którą wyznajesz, bo wierny jest ten, który dał ci obietnicę. Trzymaj się wiernie nadziei, którą wyznajesz. Co ty wyznajesz? Trzymaj się tego, co teraz wyznajesz. Nie milcz. Powiedz po tysiąkroć: jestem zdrowy, jestem silny, mam pieniądze, mam wielką wpływającą służbę, mam szczęśliwe małżeństwo. Mów, co mówi słowo. Trzymaj się niewzruszenie swojego wyznania, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Jeśli będziesz wyznawał w wierze, to będziesz to miał. Przez cały czas wyznawaj, nie milcz. Czemu cię żale z was spadają? Bo mówicie, że biegniecie z Chrystusem. Śpiewacie to. Mów teraz to, czego oczekujesz. Mów. Wyznawaj. 10, 20, 30, 40 tysiąc razy. Uderzaj w swoim wyznaniu wiary. Mów o swojej sile, o mądrości, o władzy. Wyznawaj i tak go uwielbi. Na to przyjdzie moc. Nie milcz. Nie bądź pasywny. Jezus, ty jesteś arcykapłanem naszego wyznania. Słyszysz ludzkie języki teraz. Hakata sary lama, lama jest to. Piekła!
Yeah.
Objawienie się synów i córek Bożych.
jest służyć. Nie ma większego zaszczytu w Królestwie Bożym. To najwyższa forma Boża. Służyć. Tu się mieszczą te słowa, że kto szuka Królestwa, wszystko inne będzie mu dodane. Gdy ktoś służy całym swoim sercem dla Królestwa Bożego, tego problemy stają się mniejsze, mniejsze, mniejsze i mniejsze. Nie w nagrodę. Nie. Nie zasługuje sobie człowiek tym swoją służbą na to. Ale dlatego, że takie są duchowe prawa. Odwieczne, starsze niż czas. Takie są prawa duchowe. Prawa. Że gdy służysz w Królestwie Bożym, w autorytecie Jezusa Chrystusa, to twoje problemy stają się mniejsze, mniejsze i mniejsze. Masz jakąś energię. Masz czas. I musisz go właściwie spożytkować. Jeśli wokół twojej osoby kręcą się ludzie, którym notorycznie nie wychodzi i ciągle ci szepczą do ucha, u mnie to nie działa. U mnie to nie działa. To odetnij się.
Odejmij się od tych ludzi, a natychmiast zmieni się twoja perspektywa. W usługiwaniu ludziom mamy szukać, kochani, uczniów. Mamy szukać uczniów. Mamy uczyć tych, którzy uczą się bezpośrednio u Jezusa. Jeśli ktoś się u Jezusa nie uczy, to ty też nie masz mu nic do dania. Dzisiaj w modlitwie sam odetnij się od takich ludzi, którzy cię sprowadzają na dno, którzy tak naprawdę powodują swoimi słowami, że kręcisz się cały czas wokół tej samej góry. Zabierają ci czas, zabierają ci energię i zabierają ci właściwą perspektywę. A świat oczekuje na pojawienie się synów i córek Bożych. Powiedz: Ojcze, ja odcinam się od duchowych pasożytów, od tych, którzy próbują kraść mój czas. Ta sama prawda, która uwolniła ciebie, która podniosła ciebie, która wyswobodziła ciebie, jest tak samo dostępna dla każdego człowieka. Jeśli coś pomogło tobie, tak samo pomoże pomóc drugiemu człowiekowi. Zasada jest jedna: czy ludzie uczą się bezpośrednio u Jezusa? Sumy je. Wypełniłeś życie me, Jeszua.
Oh.
Powiedział tak, bo tak rzekł do mnie Pan: idź, wystaw strażnika, niech do niej się dowiedzi. Gdy ujrzy jeźdźców, zaprzęgi konne, jeźdźców na osłach, jeźdźców na wielbłądach, niech ma słuchuje uważnie, bardzo uważnie. Wtedy zawołał strażnik: na strażniczej wieży, Panie, ustawicznie stoi dzień w dzień. Trwam na wachcie noc w noc. Chcę się modlić o tych, którzy są wstawiennikami, a którzy uważacie, że straciliście wyraźny obraz. Nie widzicie zbyt daleko, zbyt jasno. Jesteś wstawiennikiem. Widzisz, że twoja ostrość nie jest należyta. Dzisiaj jest taki dzień. To jest słowo do tych ludzi. Jest napisane: strażnik zawołał, na strażniczej wieży, Panie, ustawicznie stoi dzień w dzień i trwa na warcie noc w noc. Jako wstawiennik masz od Boga daną możliwość szerszego i dalszego widzenia, aby chronić ludzi, którzy są wokół ciebie. Masz możliwość widzieć zastępy wroga bardzo jasno i wyraźnie. Jasno i wyraźnie. Jeżeli odebrałeś powołanie, to odebrałeś też wyposażenie i nic nie ma prawa ci tego przytępić. Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa usuwam wszelkie przytępienie na duchowym poziomie. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że każdy z nich widzi jasno, wyraźnie, ostro, klarownie i daleko. I zawsze na czas, zawsze na czas zdąża z ostrzeżeniem i informacją. Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa ustanawiam też, że nikt im nie wykradnie sił fizycznych. Nikt im nie zabierze siły fizycznej i odporności psychicznej. Bo do tego ich wyposażyłeś, Ojcze. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Muszą widzieć daleko, wyraźnie. Ich widzenia mają być, Ojcze, pozbawione wszelkich domieszek, zbędnych rzeczy. Ojcze, według Twojego słowa. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Mają strzec, Ojcze. Strzec Bóg. Mają strzec. Mają strzec. Mają strzec. Pod mocą Twojej krwi. Mają strzec. Nie ma w tym miejsca, które nie jest pod mocą Twojej krwi. Nie ma w tym miejsca, odporność psychiczna, które nie jest odporność psychiczna pod mocą Twojej krwi. Nie ma w tym miejsca, które nie jest pod mocą.
Wy do Ciebie, który nie masz miejsca. Odejdź teraz od mnie przez imię Jezus. Duchu bez twarzy, bez postaci, bez miejsca. Odchodzisz teraz przez imię Jezus. Ja przywracam Cię w imieniu Jezusa. Podstawowe funkcje duchowe. Ja łamię wszelką moc słów, które zostały do niej wypowiedziane i które oprawowały ją z tego przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szalala, katera, semana, szelera, sama. Odchodź nas. Thank you.
dziękujemy Tobie za trwały owoc, który przynosi. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Dawaj wątpliwość swojego wyznania. Diabłem przyjdzie i powiedz, są tylko słowa. Są aż słowa. Są słowa wiary. Z tego się składa rzeczywistość.